Cześć wszystkim, z tej strony Wolny Arystokrata. Czas na kolejny raport z mojej drogi do wolności finansowej. Pokażę Wam, ile dopłaciłem do inwestycji w tym miesiącu, co zakupiłem i jak wygląda mój aktualny portfel inwestycyjny. Dodatkowo podzielę się z Wami, na jakie grupy podzieliłem część akcyjną portfela. Na koniec powiem Wam, jaki jest moim zdaniem główny i podstawowy czynnik umożliwiający osiągnięcie wolności finansowej. Zapraszam! Ok, także przejdźmy do podsumowania miesiąca. Przypominam, że w poprzednim podsumowaniu miałem 148 670 zł. W tym miesiącu we wrześniu dopłaciłem 5100 zł do inwestycji i aktualnie posiadam 155 437 zł. Przejdźmy do szczegółów. Jeśli chodzi o obligacje, to tutaj część obligacyjna wzrosła o 55 zł 88 groszy. W poprzednim odcinku zastanawiałem się, czy nie będę zmniejszał tej pozycji, natomiast stwierdziłem, że psychicznie jest to fajna opcja, gdyż nawet jak są jakieś spadki na rynku, to tutaj wiem, że tutaj zawsze rośnie, tutaj zawsze jest zielono, także zostawię sobie te 5% głównie z uwagi na moją psychikę. No i przypominam, że są to obligacje 12-letnie, możliwe do zakupu tylko dla beneficjentów programu 500+. Kolejna część, metali. Tutaj nic się nie zmieniło, to znaczy cały czas mam ETF na srebro. No i w tym miesiącu srebro niestety poszło w dół. Minus 240 zł na moim rachunku. Nie jest to aż taki spadek, bo na szczęście dolar się wzmocnił co do złotówki. Natomiast część metalowa, że tak ją nazwę, niestety w dół. Jeśli chodzi o część akcyjną, to cała ta dopłata w tym miesiącu i w kolejnych pewnie też poszła na właśnie część akcyjną. Dodałem 5100 zł. Natomiast różnica jest pomiędzy poprzednim podsumowaniem a tym 3774 zł. No i to pokazuje, że niestety akcje poszły w dół w tym miesiącu. I ostatnia część hazardowa, tutaj dalej mam tylko kryptowaluty i kryptowaluty poszły troszeczkę w górę, 3177 zł. Tutaj ta strategia jest troszkę bardziej aktywna, że tak powiem, ale to też od razu chcę zaznaczyć, bo nie zaznaczyłem w poprzednim podsumowaniu. Z tych 28 tysięcy 16 mam wyciągniętych do stablecoinów, także to nie jest tak, że całość jest wrzucona aktualnie w kryptowaluty. Ta część stablecoina po prostu czeka na kolejne spadki, żeby dokupić kryptowalut. Także jeśli chodzi o wrzesień, jestem na plusie, plus 3000 na kryptowalutach. I tak aktualnie wygląda mój portfel. Cały czas muszę dokładać do części akcyjnej. Tutaj celem jest 85% bez zmian. Mam 69%, także tutaj miesiąc w miesiąc będę dokładał do tej części. Część hazardowa cały czas się rozrasta sama z siebie, kryptowaluty. Ale tak jak mówiłem, nie chcę teraz sprzedawać, nie chcę wychodzić do fiatów, żeby nie płacić podatku na razie. Wcześniej miałem plan, żeby wyjść z kryptowalut, jak osiągną one magiczne 100 tysięcy złotych i wtedy na przykład wyjść 50 do pewnie części akcyjnej. Teraz nie wiem na ten moment. Może już wcześniej wyjdę z kryptowalut, na przykład po osiągnięciu 50 tysięcy. Tu jeszcze muszę się trochę zastanowić, bo no jak widzicie, już dawno przekroczyło to zakładany cel. 18,4% aktualnie, a celem powinno być około 5%. Przy okazji tego slajdu jeszcze chciałbym się odnieść do komentarza Kamila pod poprzednim podsumowaniem, który pytał, ile tak naprawdę, jaka część mojej wartości, powiedzmy netto, to jest właśnie ta kwota 155 tysięcy aktualnie. No i tak jak tam odpisałem Kamilowi, to są wszystkie pieniądze, jakie mam do zainwestowania. Oczywiście nie wliczam do tej części pieniędzy, które będę chciał wydać i też no oczywiście też nie widzicie, żebym wliczał w to nieruchomość czy auto i tak dalej. No to już tam już są jakby prywatne pieniądze do wydatków. Z tej części ja nigdy nie zamierzam korzystać. To znaczy, jeśli mi się lodówka popsuje, to ja nie będę wyciągał z akcji czy z metali pieniędzy. Na to mam odłożoną osobną poduszkę i tam mam jakby sprawy czy pieniądze do wydatków. Ta część ma rosnąć cały czas. Miesiąc w miesiąc, rok w rok. Tych pieniędzy nie zamierzam wyciągać. Tutaj jeszcze cała moja historia, od kiedy zacząłem sobie to wszystko spisywać. No i jak widzicie na dole, łącznie już do inwestycji włożyłem 122 500 zł,
a mam aktualnie 155, także ogólnie na plusie prawie 33 tysiące, a procentowo prawie 27% do przodu. Tutaj jeszcze przedstawienie graficzne tego właśnie, jak miesiąc w miesiąc dokładam pieniędzy, to jest ta część na czerwono, i jak aktywa zaczynają pracować na siebie i rosnąć coraz szybciej. Tutaj fajnie będzie, myślę, z każdym miesiącem widać ten procent składany, jak ta część dodawania pieniędzy, doładowywania będzie coraz bardziej płaska, a część niebieska coraz bardziej będzie się piła w górę. Mam nadzieję, że to za kilka lat zobaczymy idealnie. Jakie wagi poszczególne aktywa mają w portfelu? No, tak jak w poprzednim podsumowaniu, cały czas dokładam do akcji, a część hazardowa sama z siebie się rozszerza, także tutaj bez zmian. No i przejdźmy do części, jakie zakupy poczyniłem w tym miesiącu. No więc pierwszy zakup, iShares. Jest to ETF na rynki rozwijające się, ETF typu ACC, Accumulating, czyli wszystkie dywidendy są zaraz reinwestowane. Także to był główny zakup w tym miesiącu, ale to nie wszystko. Kupiłem jeszcze akcje trzech spółek. Pierwsza spółka Universal Display za $196. Tutaj akcje poszły jeszcze w dół, chyba teraz aktualnie są warte 170 ileś, także myślę, że jeśli ta cena się utrzyma, to w październiku bardzo prawdopodobne, że będę dokupował. Uśredniał, ale też cieszę się, że w sumie jeszcze spadło w dół, bo uważam tę spółkę za bardzo interesującą, natomiast nie będę wchodził w szczegóły w tym filmie, dzisiaj tylko podsumowujemy miesiąc. Kolejna spółka, Alibaba. Tutaj dla chętnych zapraszam do mojego podsumowania, czy takiej miniserii o Alibabie. Aktualnie są dwa odcinki na temat ogólnie biznesu Alibaby i jakie są ryzyka związane z inwestowaniem w Alibabę. Jeszcze czeka nas jeden odcinek, gdzie opowiem właśnie, dlaczego ja inwestuję w tą spółkę. Natomiast tutaj dokupiłem sobie jedną akcję. Akcje cały czas spadają, cenę uśredniam, także jedna akcja Alibaby. I jeszcze sobie dokupiłem, tak naprawdę otworzyłem pozycję nową na spółkę BorgWarner. Jest to moja próba wbicia się w trend aut elektrycznych, natomiast z uwagi na kosmiczną wycenę Tesli, chciałem poszukać coś bliżej Ziemi, że tak powiem. BorgWarner chyba ma teraz cenę do zysku około 13, także bardzo fajna cena. Mi też się ją udało jeszcze na takim dołku kupić. Natomiast nie jest to dużo akcji, dopiero zaczynam tą pozycję i mam nadzieję, że jeszcze zejdzie cena w dół. Polecam, jeśli ktoś chce sprawdzić, na czym polega ich biznes. No i teraz podsumowanie części akcyjnej, czyli to, jak dzielę sobie portfel akcyjny, czyli ten największy, aktualnie warty 107 tysięcy złotych. No więc moim celem jest posiadanie 65% tego całego tortu w akcjach, które sam dobieram. No, nazwałem to Stock Fortress, czyli fortecą akcji. Tam są głównie akcje amerykańskie, jest Alibaba chińska i jeszcze kilka innych spółek zagranicznych, ale głównie tutaj się koncentruję na akcjach amerykańskich, no i samodzielnie dobieranych. I teraz to jest 65%, to ma być 65%. Całą resztę dywersyfikuję, powiedzmy, geograficznie. Także 10% to jest właśnie ten iShares, który w tym miesiącu dokupiłem na Emerging Markets. Części na IKE aktualnie. Mam pozostałe regiony, to jest Japonia, Wielka Brytania i Europa. Tu łącznie chcę mieć 10% w tej części geograficznej. 5% w ramach IGZE chcę mieć w spółkach polskich. Tutaj głównie będę miał ETF na MWIG 40, ale też pewnie będę się bawił trochę polskimi spółkami tutaj, żeby wykorzystać ten parasol podatkowy na IGZE. Natomiast jako że ta część kryptowalutowa teraz jest tak duża, to tutaj specjalnie się nie bawię i po prostu trzymam akcje polskie. No i dodatkowo chcę mieć takie 10% gotówki na jakiekolwiek spadki, chcę być przygotowany. No, nie wiadomo, co się wydarzy. Także to jest mój cel, a ta część, jak to jest aktualnie, jak widzicie, no tutaj mam jeszcze za dużo na IKE, za dużo na IGZE, bo wpłaciłem tam limity i po prostu zaczynałem tak naprawdę od tej części. I co miesiąc, dokładając pieniądze, dopłacając, będę starał się osiągnąć mniej więcej ten cel.
No i na koniec główna cecha, główny czynnik, który moim zdaniem umożliwi Wam osiągnięcie wolności finansowej i mi, jest to dyscyplina. Dostałem kilka komentarzy, też prywatnych, jak zainwestować ileś tam pieniędzy i czy z tego osiągnę wolność finansową. Tu chcę zwrócić uwagę, że no, trzeba by mieć naprawdę dużo pieniędzy, żeby za jedną inwestycją móc osiągnąć tą wolność. Może zrobię o tym osobny odcinek, bo to jest w sumie ciekawy temat. Natomiast moim zdaniem najważniejsze jest dokładanie regularne pieniędzy do tego stosiku inwestycyjnego. I tak naprawdę ta dyscyplina, ta regularność pozwoli nam osiągnąć tą wolność. Zachęcam Was, żebyście nie myśleli o inwestowaniu w kategorii jednego strzału. To tak nie wygląda raczej. Raczej powinniśmy się skupić na regularności i dokładaniu miesiąc w miesiąc, czy kwartał w kwartał, czy rok w rok, w zależności od tego, jak chcecie, czy jakie macie możliwości, czy jak częsty macie przypływ gotówki w pracy zarobkowej, czy z firmy. Natomiast ta regularność to jest moim zdaniem klucz. Jestem ciekaw, czy Wy też dążycie do wolności finansowej. Jeśli tak, to koniecznie dajcie znać, jak Wam idzie. Mam nadzieję, że tego typu odcinki przypadną Wam do gustu. Nie zapomnijcie zasubskrybować mój kanał i kliknąć w dzwoneczek. Jeśli chcecie, żebym poruszył jakiś konkretny temat, to zachęcam do podzielenia się pomysłem w komentarzach. Trzymam kciuki za Wasze inwestycje. Powodzenia!